Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Tematem dzisiejszego materiału są kolory, a także albinizm wśród dinozaurów. Czy dinozaury, podobnie jak współczesne kręgowce, cierpiały na albinizm? To jedno z pytań, które nadal pozostaje otwarte, na które odpowiedź może dać rekonstrukcja paleokoloru kręgowców. Zapraszam do oglądania. Dinozaury jeszcze jakiś czas temu były przedstawiane jako szare, mało interesujące zwierzęta, które zazwyczaj miały szarą bądź zieloną skórę. Dziś wiemy, że to nieprawda, a one same wizualnie miały znacznie więcej do zaoferowania. Podobnie jak współczesne ptaki, niektóre dinozaury posiadały pióra. Inne z kolei miały różne wzory na skórze, które służyły im w różnych aspektach życia, takich jak gody, kamuflaż czy też odstraszanie drapieżników. Ale czy dinozaury, podobnie jak dzisiejsze kręgowce, w tym my, ludzie, cierpiały na albinizm? Na to pytanie nie ma klarownej odpowiedzi. Odpowiedzią może być gałąź ewolucyjna. Współcześnie najbliżej spokrewnionymi zwierzętami z dawno wymarłymi dinozaurami są ptaki i krokodyle. I to właśnie te drugie mogą pomóc odpowiedzieć na to pytanie. Chociaż albinizm jest rzadki, zaobserwowano go prawie u wszystkich gatunków kręgowców na Ziemi, a dzikie zwierzęta żyją w naturze nawet w przypadku tej niepozornie niekorzystnej choroby. Krokodyle zarówno jak ptaki należą do gromady sauropsydów, które są jednym z dwóch głównych kladów owodniowców, zaraz obok synapsydów. Do krokodyli należą również aligatory, u których zaobserwowano albinizm. Odpowiedzialny za to jest leucyzm, który jest bardzo rzadkim zaburzeniem koloru występujący u wielu bezkręgowców i kręgowców. W 2014 roku odkryto 6 piskląt leucystycznych aligatora amerykańskiego w Karolinie Północnej. Zwierzęta zostały zebrane i poddane nadzorowi weterynaryjnemu. 3 osobniki zdechły po 6 dniach od zebrania. Pozostałe 3 padły po przeżyciu od 4,5 do 45 miesięcy. Badania dowiodły, że aligatory albinosy cierpią na różne problemy zdrowotne, a śmiertelność wśród nich jest znacznie wyższa we wczesnym stadium życia. Choć częstotliwość występowania albinizmu u krokodyli jest bardzo niska, to choroby, które wywołuje, zwiększają podatność na ataki innych drapieżników. Podobna sytuacja mogła mieć miejsce w erze mezozoicznej, co może świadczyć o braku dowodów na występowanie albinizmu wśród dinozaurów. Jeśli albinizm występował u dinozaurów i miał podobne skutki jak w przypadku aligatorów, to młode osobniki były narażone na ciągłe ataki ze strony innych zwierząt drapieżnych. Niestety nie ma namacalnych dowodów na potwierdzenie tej tezy. Sam leucyzm charakteryzuje się częściowym lub całkowitym brakiem melaniny. Obecnie wiadomo, że melanina i inne pigmenty odgrywają ważną rolę w wyjątkowej konserwacji tkanek miękkich u kręgowców i innych zwierząt. Starożytne wzory kolorów pozwoliły ustalić wgląd w ewolucję i eskalację systemów wizualnych, interakcji między zwierzętami oraz w jaki sposób kilka unikalnych cech ptaków pojawiło się już wśród dinozaurów. Melanina i inne pigmenty zachowują się w wyjątkowych skamieniałościach. Otwiera to możliwość rekonstrukcji ubarwienia wymarłych organizmów, takich jak dinozaury. Skamieniałe wzory wnoszą również nowe spojrzenie na interakcje między drapieżnikiem a ofiarą i ukazują wprowadzenie kluczowych innowacji. Oto kilka przykładów skamieniałości, które pozwoliły na rekonstrukcję ubarwienia niektórych dinozaurów. Archeopteryx jest uważany za ikonę ewolucji od czasu jego odkrycia w późnojurajskich złożach wapienia w Solnhofen w Niemczech w 1861 roku. Pierwsze dowody koloru dinozaura na wczesnym etapie ewolucyjnym lotu pokazały, że Archeopteryx był czarny, z prawdopodobieństwem 95%. Co więcej, ponowne zbadanie morfologii piór prowadzi do interpretacji, że służyły do głównej osłony pierwotnej. Dodatkowo odkrycia ujawniają, że okaz zachował się jako pozostałość siarki organicznej, a mikrostruktura piór wczesnych ptaków wyewoluowała już w okresie jurajskim. Podobnie jak w przypadku istniejących ptaków, rozległa melanizacja zapewniłaby korzyści strukturalne piór Archaeopteryx na podstawie skamieniałych melanosomów nadających barwę odkrytych w tym izolowanym okazie piór. Rozmieszczenie metali śladowych i siarki organicznej u Archaeopteryx
Asterix zdecydowanie sugeruje, że w piórach tej kultowej skamieliny zachowały się pozostałości endogennego pigmentu eumelaniny. Rozkłady te wykorzystano tutaj do przewidywania pełnego wzoru pigmentacji piór i pokazania, że dystalne końcówki i zewnętrzne łopatki piór były silniej pigmentowane niż łopatki wewnętrzne, w przeciwieństwie do ostatnich badań. Dynamika, drapieżnik, ofiara jest ważnym ewolucyjnym czynnikiem napędzającym eskalację trybu i efektywności drapieżnictwa oraz proporcjonalnych reakcji ofiary. Wśród tych strategii ważny jest kamuflaż dla ukrycia wizualnego, przy czym najbardziej powszechnie obserwowanym jest cieniowanie. Współczesne wzorce mogły mieć bezpośrednie odwzorowanie w mezozoiku ze względu na rozwój bardzo dużych, wizualnie zorientowanych teropodów. Jednym z najlepszych przykładów kamuflażu podobnego do istniejących współcześnie zwierząt jest Borealopelta margmicelli. Odkryty w 2011 roku trójwymiarowy okaz tego dinozaura z grupy nodozaurów dostarczył dowodów na to, w jaki sposób ten roślinożerny dinozaur wykorzystywał swoje ubarwienie do obrony przed drapieżnikami. Zachowane barwniki sugerują występowanie u Borealopelty ubarwienia maskującego, białego po brzusznej stronie, a czerwono-brązowego na grzbiecie. Obecność kamuflażu sugeruje występowanie drapieżników mogących zagrażać borealopelcie. Kamuflaż oparty na przeciwcieniu najlepiej sprawdziłby się w otoczeniu o świetle rozproszonym, takim jak las. Obecność cieniowania sugeruje, że presja drapieżników jest wystarczająco silna, aby się ukryć, pomimo posiadania masywnego pancerza grzbietowego i bocznego. Przeciwcienie są powszechne w różnych liniach rodowych i czasach ekologicznych. Ciemny grzbiet i jaśniejszy brzuch pomagają trójwymiarowo maskować ciało, redukując cienie i zmniejszając widoczność, pomagając w ten sposób uniknąć wykrycia przez drapieżniki. Wraz z odkryciem skamieniałej melaniny możliwe jest wywnioskowanie oryginalnych wzorów kolorystycznych ze skamieniałości, w tym cieniowania. Stosując te zasady, opisano wzór cieniowania małego teropoda Sinosauro Pteryxa z wczesnej kredy. Zrekonstruowane wzorce dobrze odpowiadają wzorcom przewidywanym dla zwierząt żyjących w otwartych siedliskach. Zakłada się, że Sinosauropteryx żył przeważnie w środowisku leśnym, ale wyniki badań wskazują również na bardziej heterogeniczny zakres siedlisk. Sinosauropteryx wykazuje zatem wiele cech ubarwienia, prawdopodobnie związanych z siedliskiem, w którym żył. Wyniki badań pokazują, jak zrekonstruowane kolory wymarłych zwierząt mogą dostarczyć informacji o ich ekologii wykraczających poza to, co można dostrzec na podstawie samych szczątków szkieletowych. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!